Vlogmas, dzień 13. Dzyń, dzyń, dzyń. Super. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Dzyń, dzyń, dzyń. Okej. Mamy dzisiaj czwartek. Czwartek? Czwartek, tak. Rosół nam się gotuje. Pranie wstawione już któreś z kolei. Dzieciaki jak zwykle niegrzeczne. Niegrzeczne. Więc mamy czas na odpakowanie listu od Elfa, tak? Elfa. Dobra, teraz zmiana. Teraz Marysia, tak? Tak. A powiedz, co ty dzisiaj zrobiłaś z pomadką? Co posmarowałaś? Moją buzię. Buzię i co jeszcze cię posmarowałaś? Buzię. Cioci buzię i? Kubek. Kubek. Aha, i z czym to był kubek? Z babą? Z babą? Baba. Baba Jaga. Baba Jaga. No właśnie, Baba Jaga na kubku dobyła. Takie życie, nie? Misiu, Marysiu, a wiesz, kto był w nocy u nas? Elfik zostawił dla ciebie kolejny list. No sprawdź, tutaj. Ja gdzie mam list? Tu jest list, a tu Ula wyciąga to, prezencik. No chodź, wyciągnij prezencik, tutaj od Elfa jest. Wciągnij i sprawdzimy, co to jest. Co to jest? Co to jest? Musimy przeczytać list, żeby się dowiedzieć, prawda? Tak. To będziemy czytać. Zrezygnowałyśmy już tutaj z urodzinowej dekoracji, dlatego żeby mieć więcej miejsca dla siebie. I zaczynamy czytanie kolejnego listu od Elfa, tym razem 13. Jak myślicie, będzie szczęśliwa czy pechowa? Proszę otworzyć. Ja. No po kolei. Dziękuję. Dziewczyny trzymają kopertę i proszę tu naładować dużo zdjęć. Dużo. Dużo. Ten list, jak każdy poprzedni, pochodzi prosto z bieguna północnego. Kłaniam się nisko królowej słodkości i spieszę donieść, że przed jej różowością kolejna świąteczna misja do wykonania. Mama się zgapiła i zapomniała przeczytać hej, hej, ho, ho, ho. Ale to już wiadomo, tak? Pieczenie pierników mamy odhaczone. Czas więc zabrać się za ich udekorowanie. Tak? No? Kupimy, nic nie mamy. Nic nie mamy? No to się okaże. Usiądź ładnie do przodu. No i słuchamy dalej. Zrób dzyń, dzyń. Panienka pozwoli, że cofnę się na momencie krok wstecz. Dokładnie 2 dni przed porodem wzięło twoją matkę na masowe lukrowanie. Godzinami ślęczała nad niekończącą się ilością ciastek i narzekała na bolące już kopniaki. Proszę cię, byś i w tym roku siłą odciągnęła mamę od pracy, kiedy tylko poczujesz, że lukrowanie może potrwać dłużej niż do świąt. Ulko, jeszcze nie skończyłyśmy, wiesz? Chodź tutaj do nas, zobaczysz, co mamy w tym, w elfim worku. No, usiądź najpierw, ciocia ci jeszcze powie, co musisz wyciągnąć. Tak samo w kalendarzu adwentowym, jak i w elfim worku zostawiam kolorowe posypki. Ale chwilunia, raz do buźki, raz na ciacho. Nie tylko zjadamy, ale przede wszystkim ozdabiamy! Słodkiego dnia, Elf Marian! Okej, musimy teraz sprawdzić, co Elf zostawił nam oprócz posypki, którą znalazłyśmy w kalendarzu adwentowym. Co my mamy tutaj? Jedną rzecz wyciąga Marysia, jedną Ulka, proszę. Każdy po jednym. No, Marysia pierwsza czy Ulka? O, ale proszę tutaj spokojnie! Ja to. Ulka ma to. Co to jest? Zobacz, sprawdź. A Marysia ma polewę czekoladową. Marysia jest czekoladka, lubi takie rzeczy, więc na pewno jej się spodoba. Pokaż mi. To są specjalne ozdoby do pierników. W kolorze jakim? Ja lubię takie. W kolorze różowym. Pokażemy? Proszę bardzo, co my tutaj mamy za cuda? To kto jest gotowy na ozdabianie pierników? Ja. Ja.
I Marysia też. Oczywiście. To co, zabieramy ze sobą te słodkości i ruszamy, tak? Ruszamy! To będzie przygoda. To będzie dopiero przygoda. Tak, Marysiu? Zobaczcie, masz tutaj jeszcze posypkę. Tu mamy polewę. Kolorowe posypki, tak? Takie coś, które są. I Marysia też ma posypkę, tak? Pokaż, Marysiu, co ty masz za posypkę. Pokażesz? A, takie kolorowe perełki. Tak się Marysia cieszy. Ja też takie mam. Pokaż, ty masz takie księżniczkowe, tak? Tak. A która ci się podoba najbardziej? Pokaż paluszkiem. Ta jest twoja ulubiona, tak? Czyli wszystkie pierniczki będą super słodkie? Tak. Tak, to ruszamy. Kończę właśnie ucierać lukier. Maria kończy jeść pierniki i zabieramy się za ozdabianie ich. Czekałyśmy jeszcze na Ulkę, ale Ula stwierdziła, że wybiera drzemkę, więc pierniki pewnie będzie ozdabiała późnym wieczorem. A Maria się zrobi to teraz z mamą, tak? No tak, pewnie. Dobra, zaczynamy od czekolady, nie od cukru. Przyprawa. Okej, zaczynamy od czekolady, nie od lukru, bo chyba wolę, żeby Marysia oblizywała paluchy czekoladowe niż cukrowe. No to tak. Zaczynamy od cukierka. Może być cukierek. Tutaj mamy łyżeczkę. Mama nałoży czekolady, a Marysia będzie posypywała pierniczki posypką. Nie będą tu dzieła sztuki, ale takie dziecięce chyba są najfajniejsze. No tak, ty Marysia wiesz, prawda? Tu. Zaczynała polała czekoladę. A Marysia bierze posypkę do rączki. Spójrz. Może taką. No, w drugą stronę rąka. Rąka. No, pokaż mam. Zobacz, tutaj tak, na paluszek. I cik, 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 cik. Będziesz posypywać? Tak, mamusią, ślicznie. Dobra, cukierka mamy. Chcesz spróbować, jak to smakuje, tak? No, spróbuj sobie. Nie, później. Okej. Okay. Kwiatek? Może taką posypką ci będzie łatwiej. Macie tu troszkę do siebie? Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon a Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Peace on earth we dream for the world. Time to love and time to share. We can wish for love in the world. Time to give and time to care. Ale nie wyżeraj mi róg rumieniowy zaraz, proszę. Brawo, ślicznie!
lights on earth, we dream for the world. Time to love and time to share. We can wish for love in the world. Time to give and time to care. Sing about the better things, the friends we have and happiness they bring. Sing a song of dreams come true and bless the new year too. La 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 la. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon a Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Have a dream upon a star. Christmas night. Peace on earth, we dream for the world. Ona jest najlepsza, ej. Time to give and time to care. Sing about the better things, the friends we have and happiness they bring. Sing a song of dreams come true and bless the new year too. Ula, ty ozdabiasz czy zjadasz? Dwie trzecie naszych dzieci właśnie zasnęło, więc matki postanowiły wyżyć się artystycznie. Mówię szeptem dlatego, żeby nie zrobić hałasu, nie obudzić ich i nie wracać do łóżka. Postanowiłyśmy stworzyć więcej takich cudeniek. Tym razem ciocia Justyna jednak stwierdziła, że nie nadaje się do tego zwykły lukier, a lukier królewski. I już tutaj wszystko szykuję. Na chwilę zniknęła, bo nie chce się Wam pokazać, tak i wstydnić. To i będziemy robić pierniki i będziemy pierniczyć całą noc. Najstarszą przekupiłyśmy bajką i spędzimy sobie miło wieczór. Będziemy sobie plotkować, pić wodę i lukrować pierniki. Taki plan. Potem oczywiście, jak zwykle, zmienię się w elfa, podrzucę jakiś list na jutro. I będę się z Wami żegnać. Pewnie pokażemy Wam jeszcze jakieś przebitki z tego lukrowania, jakieś efekty końcowe, bo na pewno coś tam wyjdzie. A i dziecięce pierniki oczywiście cały czas się suszą. Raz. O, tutaj jeszcze pewnie nie widzieliście dzieła Urszuli. Bardzo proszę. Takie na bogato. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Proszę bardzo. Urszula robiła pierniki, niektóre z dedykacją dla taty, ale większość stwierdziła, zje sama. Tak trzeba żyć. Dobra. Pokażemy Wam potem, co udało nam się stworzyć. Buźka. No dobra, to ja pokazuję, tak się robi pierniki. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've bought some corn for popping. Pokazuję się Wam z lukrem we włosach na tle polukrowanych pierników. Spójrzcie tylko, jaką kanapkę zrobiła Urszula. Tadam! No tak, super słodka zabawa, super dużo syfu, ale ten dzień był naprawdę fajny. Zrobiła się godzina w pół do pierwszej, a ja cały czas nie przepisałam na papier listu od elfa. Więc biorę się do roboty, skręcam ten filmik i jak zwykle idę spać o godzinie 4, żeby tuż po 7 lub 6 usłyszeć budzik. Jest. Jeśli jesteście spostrzegawczy, to na pewno zdążyliście zauważyć, że w okienkach co róż zmienia się kolejność drobiazgów. Ale nie ukrywam, że kalendarz organizuje z dnia na dzień. Jeżeli wiem, że Maria ma cięższe dni, bo idą zęby, albo tak jak teraz są u nas goście, staram się robić z nią takie zadania,
które aktualnie będą pasowały pod trójkę dzieci, albo które jesteśmy w stanie zrobić po prostu przy tylu latających dzieciakach. Tak samo dzisiaj. Mieliśmy w planach co innego, a o pierwszej w nocy Alf zmienił zdanie, kazał podrzucić zupełnie inny list. Więc wciskał w kieszonkę numer 14 to, co udało się na jutro wymyślić. I powoli się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy vlog. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o łapkach w górę. Do zobaczenia. Hej! Let it snow, let it snow, let it snow.